Najważniejszą rzeczą, z którą powinni ludzie wyjść z mojego szkolenia za każdym razem, to otwarta głowa. Wydaje mi się, że z Markiem naprawdę zmieniliśmy ich fizjoterapeutyczną część życia, a może nie tylko. Każdy, kto mnie dorwał gdzieś tam i zadał to pytanie na szkoleniu, to wie, że kiedyś pracowałem w rzeźni <noise> i tam nie bolały plecy odnoszenia skrzynek, no i trzeba było coś z tym zrobić. No i kupiłem sobie plastry rozgrzewające. One mi jeszcze pogorszyły stan. To zacząłem rozkminiać, czemu, nie? Czemu bieganie pomaga, a plastry nie? I nie pogarsza. Więc, więc tak się zaczęła przygoda. To skończyło się tym, że się zapisałem na studia i mnie przyjęto. Do jednej szkoły mnie nie przyjęli, ale do drugiej mnie przyjęli. Generalnie, jeżeli chodzi o to, dlaczego się zainteresowałem ruchem, ponieważ towarzyszył mi on od dziecka. Tak naprawdę od początku, od placu zabaw. Zawsze mnie interesowały jakieś takie gimnastyczne aspekty i tego typu różne zabawy ruchowe. Natomiast ja się uczyłem rozumieć ruch w postaci tego jak chciałem się nauczyć salto, no to szukałem sobie na YouTubie, pauzowałem sobie różne elementy i się zastanawiałem jak to się dzieje, że ktoś jest w stanie to salto wykonać i jak ten element samemu mogę się nauczyć i w ten sposób nauczyłem się takiej analizy ruchu. A z tego przeszedłem do e, możliwości rozkładania tego ruchu na czynniki pierwsze. Więc wiedziałem, że muszę wykonać to ćwiczenie, to ćwiczenie, to ćwiczenie, żeby osiągnąć finalnie taki i taki ruch w sposób bezpieczny. Byłem w Bytomiu, no to wylądowałem w szpitalu ze złamanym nosem i czaszką i tam sobie drowałem książkę Cejrowskiego o podróżach. No i w sumie zacząłem sobie rozkminiać, dlaczego ja mam 20 lat i leżę na urazówce w Bytomiu, a on miał 20 lat i... Był w Argentynie, w Paragwaju, Urugwaju, a były to czasy mocno komunistyczne. Więc ja de facto miałem znacznie łatwiej znaleźć się w Argentynie niż on. A mimo wszystko to ja byłem w szpitalu, a on był w moim wieku gdzieś na drugim krańcu świata. I to był taki mocny punkt, który coś zmienił. Co więcej, jakby ucząc się tego wszystkiego, a nawet ucząc e, gdzieś tam moich znajomych, każdy doznawał jakiejś kontuzji, urazu i tak No ja zauważyłem, że. E, bardzo mocno, często tym urazom i kontuzjom mogę pomóc za pomocą odpowiednich ćwiczeń wycelowanych w to. Dlatego zacząłem iść jakby w tym, w tym kierunku i zauważyłem też, jak sam przechodziłem przez drogę przez różnych fizjoterapeutów, to wielokrotnie tym osobom ci fizjoterapeuci nie pomagali. I zastanawiałem się, dlaczego oni nie pomagają, a jakieś proste, zwyczajne ćwiczenia tym ludziom pomagają. No i stąd jakby zaczęła się moja droga w tych kierunkach i zacząłem tak naprawdę wyciągać to, co najlepsze, powiedzmy, z technik manualnych, z Neurostymulacji, tak, żeby przyspieszyć robotę i to samo zacząłem szukać i eksplorować w ruchu, tak, żeby znaleźć jakby konkretne wzorce ruchowe. Co tam się dzieje tak naprawdę właściwie w naszym ciele, że ten wzór działa tak, ten inaczej i wówczas jak udało mi się. Sprzęgnąć tą całą wiedzę do kupy, no to zauważyłem, że to idealnie się uzupełnia i ten przepływ i tej wiedzy musimy tak naprawdę nauczyć się wdrażać, i zarówno u terapeutów, jak i u trenerów. Nie można się zamykać, że trener nie może być fizjoterapeutą, albo fizjoterapeuta nie może być trenerem. To się tak mocno zazębia, że my naprawiamy ruchem. My naprawiamy tak naprawdę różnymi ingerencjami, ale na końcu i tak jest ten ruch, i my musimy go zrozumieć. Dlatego jakby kluczem do sukcesu jest wyzbycie się, moim zdaniem, tych sematów i nie pozwolenie sobie, żeby ktoś nam narzucił je z powrotem. Neurotrener to jest takie stwierdzenie dosyć specyficzne. Można by było powiedzieć, że to jest osoba, która tak naprawdę ma za zadanie zrozumieć aspekty neurofizjologii i w prosty sposób wcielić je w życie człowieka za pomocą ruchu. Dlatego też, jakby my możemy to nazywać neurotrener, ale to może być po prostu trener, który rozumie te zagadnienia. Ale tak jak widzisz, jak w każdej dyscyplinie, my potrzebujemy specjalistów, a żeby stać się specjalistą, potrzebujesz tak naprawdę masę godzin kształcenia, żeby zrozumieć pewne aspekty. I tego niestety nie przeskoczymy. Dlatego, jakby neurotrener to jest nic innego jak człowiek, który rozumie ruch nie tylko w kontekście wzorców ruchowych, ale. W funkcjonowaniu całej neurofizjologii organizmu i potrafi wybrać te dwa, trzy-cztery aspekty, które są kluczowe i wcielić je w rolę, a nie robić wszystkiego dookoła niepotrzebnych rzeczy. Dzięki temu jakby ingerencje treningowe są maksymalnie skuteczne. I tak samo jest w każdej innej dyscyplinie. Czy to trening, czy to terapia, czy to po prostu bycie lekarzem. Prowadzimy z Arturem szkolenie z neurotreningu. Czyli z takich ciekawostek, ale tak naprawdę skutecznych strategii. Dzisiaj to jest trzeci dzień z czterech. I właśnie ten moment to jest taki najsłodszy, najsłodszy moment kursu, bo w tym momencie widzę na ustach naszych kursantów te nieudawane, szczere jakby zadowolenie, bo wydaje mi się, że z Markiem naprawdę zmieniliśmy ich fizjoterapeutyczną część życia, a może nie tylko. Szkolenie jest przede wszystkim dla terapeutów. I dla trenerów. Dlaczego dla terapeutów? Ponieważ terapeuta, nawet jak wykona swoje ingerencje manualne, powinien wiedzieć, jakie strategie ruchowe może zadać pacjentowi, jakie czynności on może sobie wykonywać i dzięki temu uskutecznić swoją terapię. Trener też, jeżeli nie ma skillów terapeutycznych, może za pomocą prostych technik, strategii ruchowych, jakby przetorować właściwe wzorce ruchowe, a tak naprawdę znieść ból i poprawić funkcjonowanie i sprawność danego człowieka. Każdy, kto szuka przełamania schematu, ale nie szuka też drogi na skróty, nie szuka ułatwienia, to myślę, że powinien się znaleźć na tym e, szkoleniu. Bo gdybym go nie prowadził, to ja też z chęcią bym się na nie zapisał i mówię to w pełni szczerze, jakby nie przekłamanie. No przede wszystkim e, nigdzie indziej nie zobaczysz e, Wykorzystania kinezjologii, a więc tych testów toniczności, które są u nas w Neuroprojekcie, jakby stawiane na piedestale, w kontekście do ruchu. Tak? że Te testy możemy super wykorzystać od razu na leżance w gabinecie jako ćwiczenie, i to powoduje, że ilość, jakby kończy się schemat. A ilość wzorców nowych pracy, szukania jakby zdrowia w tym pacjencie, działania w kierunku zdrowia jest niewyczerpywalna. Myślę, że żeby to zrozumieć, to trzeba zapytać bezpośrednio osoby, które to przeżyły na sobie, będąc tutaj, ale, ale przede wszystkim jest to pobudzenie kreatywności w kontekście ruchu. Jeśli któryś trener będzie to oglądał, bądź fizjoterapeuta pracujący ruchem, który jest na takim rozdrożu i czuje się wypalony, to myślę, że po tych czterech dniach ze mną i z Markiem. Eee, znowu się rozpali. <głos> <głos> Ale to za sprawą neurotreningu. <noise> Jak pacjenci, jakie powinni dostawać zadania domowe, jak trenerzy mogą skutecznie prowadzić swoje terapie, ale też terapeuci, jak skutecznie dawać strategie ruchowe pacjentom do domu, ale też na terapię. Jeżeli nie damy komuś pracy domowej, to nasze ingerencje tworzą tylko okienko, które przestaje być skuteczne i wystarczalne. I być może komuś uśmierzy ból, ale nie zaadoptujemy człowieka do działań w jego codziennym środowisku. Istotą jest to, żeby wybrać dla pacjenta taki ruch, Jaki on powinien dostać, żeby się zaadoptować z powrotem po powrocie, czy to do pracy, do biegania, czy też do funkcjonowania na co dzień? Więc, jakby neurotrening to jest nic innego, jak poprzez znajomość neurofizjologii dobranie dwóch, maksymalnie trzech ćwiczeń, które są turboproste, ale skuteczne, żeby osiągnąć jakby właściwe rezultaty. A czy przede wszystkim powinni zrozumieć, że nasza praca to wciąż ma być przyjemność dla nas i dla naszego podopiecznego. Pamiętajmy, że cały czas pracujemy z człowiekiem, więc bardzo ważne jest to nasze podejście do tego podopiecznego, by on się czuł jak u siebie w domu, będąc na naszej siłowni czy w gabinecie. E, I tak jak na początku w ogóle nie było to dla mnie ważne, to z każdym rokiem już e, jako praktykujący fizjo czy trener e, to jest dla mnie najbardziej istotne. Jak ktoś się czuje u mnie jak w gabinecie, e, to najczęściej e, to jest tylko kilka spotkań i jakby my się nie widzimy. A wtedy jak, jak zdobędę zaufanie tej osoby, to rodzi się fajna współpraca, którą jesteśmy w stanie na przykład rozwlec na pół roku, rok. I z tego mam wtedy ja największą frajdę, nie? Bo widzę żywo, jak zmiana zachodzi na przykład w moim podopiecznym, który często jest na przykład młodym studentem fizjo, albo po prostu osobą, która sobie gdzieś tam reakcyjnie ćwiczy, bądź chce wrócić do formy po urazie. Najważniejszą rzeczą, z którą powinni ludzie wyjść z mojego szkolenia, za każdym razem, to otwarta głowa i niezamykanie się totalnie w schematach. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ, jakby zarówno edukacja, taka, w której zostaliśmy wykształceni, narzuca nam schematy myślowe, narzuca nam coś, jakiś schemat i co więcej, ocenia nas w tym schemacie. Dlatego my, wychodząc z tego schematu, czujemy się źle, czujemy dyskomfort. Poza tym idziemy. I oceniamy sami siebie w trakcie pracy, zamiast zastanowić się nad skutecznymi terapiami i tego, jak mogę poprawić e, życie tego człowieka, jak uskutecznić swoją terapię, ja zaczynam się oceniać. Kurde, zrobiłem to źle, bo zrobiłem, nie zrobiłem tego jak w schemacie, coś zrobiłem źle. I tak naprawdę ja się karam za wiele błędów, które tak naprawdę w rzeczywistości nie są błędami. Tak naprawdę, jeżeli my e, spojrzymy na ruch i na to wszystko, co się dzieje, e, dla człowieka, takiego, co się dzieje tam, to w ogóle nie jest schematyczne. Wszystkie postępowania, wszystkie ruchy są nieschematyczne i my tak naprawdę musimy nauczyć tylko adaptować się do różnych innych sytuacji. A jeżeli my będziemy postępować utartymi schematami i będziemy myśleć, że na bolący bark musimy zrobić to, to, to i to. To zobaczymy, że pomagamy może jakiemuś odsetkowi ludziom. A jeżeli zobaczymy, że ten bark tak naprawdę jest połączony z różnymi systemami w naszym ciele, i to nie tylko może być problem ruchowy, może być to problem metaboliczny, który się eksponuje tutaj, no to wówczas możemy zauważyć, że kurde, no muszę wyjść ze schematu, żeby dostrzec w ogóle to, że w ogóle jest takie połączenie. I dopiero wtedy. Jak ja mam taką pewność i otwartość, i nie ograniczam się, wówczas mogę iść dalej i być lepszym terapeutą. Myślę, że przede wszystkim spojrzenie na w naszym przypadku ruch, które często lubimy sprowadzać do suchych schematów, tabelek, odwzorowywania czegoś, to jest bardzo wygodne, komfortowe, tylko w zderzeniu z praktyką przynosi tylko krótkotrwały efekt. A my ich przez cztery dni mocno wyprowadziliśmy z ich strefy komfortu, poszerzając ją, co na początku było dla nich niewygodne, stresujące, ale właśnie trzeci dzień jest tym punktem adaptacji, gdzie oni sami zaczynają cieszyć się, że są już w nowym, w nowym miejscu swojej kariery zawodowej. Ja staram się pokazać ludziom przez cały kurs, przez ciągłe zajęcia, tak naprawdę interaktywne, praktyczne, że ludzie powinni podążać jakby tym, co ich mózg im podpowiada. Oni mają swoją własną wyobraźnię, rozumieją fundamenty, tak? Czyli rozumieją, jak pracuje struktura, anatomię znają, biomechanikę znają, tak, to teraz trzeba im dać przestrzeń, że skoro mają zrozumienie tych wszystkich powiedzmy dziedzin, no to teraz połącz to w kupę. I nie zamykaj tego w schemat, tylko stwórz takie efektywne schematy do życia dla tego człowieka, bo Grażyna będzie potrzebowała zupełnie innego schematu w swoim, na swoim osiedlu, gdzie tylko zajmuje się sprzątaniem, a za, za to na przykład Janusz. Prezes, ale też ultramaratończyk, innych schematów swoich życia do funkcjonowania. Tak? Dlatego, jakby nie możemy się ani zamknąć w postrzeganiu danej osoby, ani też w, zamknąć się w schemacie naprawiania kogoś. Więc moim zdaniem najistotniejszą rzeczą na szkoleniu jest dać przestrzeń i pozwolić tutaj wszystkim się wykazać, żeby oni stworzyli sobie pewność, że kurde, mogę mieć rację. Albo co więcej, mogę wiedzieć więcej niż osoba, która tu przede mną występuje i prowadzi to szkolenie, i razem możemy się inspirować i tworzyć. I dzięki temu wydaje mi się, że yy, udaje mi się tworzyć taką fajną społeczność wokół tego wszystkiego, co robimy.